co, zaczynamy, tak? Bramka z termaliką. No, tutaj mi bardzo dobrze siadła piłka, muszę przyznać, i trochę się nie spodziewałem, że tak to wyjdzie. Co prawda tam celowałem, ale no generalnie no strzał nie do obrony, chyba jedna z ładniejszych moich bramek w Zagłębiu. Tym bardziej, że też to był mecz, w którym zapamiętałem ten mecz, bo bardzo dobrze tam graliśmy. Dominowaliśmy, wynik był chyba 2-1 albo 2-0, nie pamiętam teraz, ale dobrze wtedy zagraliśmy, nie pozwoliliśmy na nic. Super mecz. Bramka z wolnego z Lechem, też bardzo ładna, strzelona Jasiowi. Trochę ostatnio się śmiałem z niego, że słabo się rzucił do tego. No to był pierwsza bramka po podpisaniu kontraktu z Zagłębiem. Ale rzut rożny ze Śląskiem Wrocław, bezpośrednio z rzutu rożnego. No tu trzeba przyznać, że dużo szczęścia, bo po prostu ja miałem tą piłkę bić w bramkę. I chłopacy mieli tam nabiec i strzelić z tego bramkę. No, wyszło także bezpośrednio, bo wydaje mi się, że bramkarz się po prostu źle zachował, a też derby, to wiadomo, to dobrze smakuje taka bramka. No, bramka z Jagiellonią po rajdzie, no to też jest jedna z takich moich ulubionych bramek. No wiadomo, zachowałem się bardzo intuicyjnie tam, ale fajnie to wyszło i wyglądało dosyć spektakularnie. Nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Dawaj. No, bramka z Krakowią. To był fajny moment, bo nieźle wtedy wyglądałem, nieźle się czułem i nieźle graliśmy. To był taki moment, gdzie całej drużynie gra sprawiała przyjemność i to było po prostu widać. Ten mecz, z tego co pamiętam, zremisowaliśmy, ale mieliśmy bardzo dużo sytuacji i no fajnie się to oglądało. Bramka z rzutu wolnego z Wisłą Kraków, bardzo ładna. Zawsze mnie cieszą takie bramki, bo no dużo do tych wolnych podchodzę, nie zawsze uda mi się strzelić, ale jak wyjdzie, to super, a tutaj jeszcze po prostu było bardzo dokładne uderzenie. Znowu bramka z rzutu wolnego. Teraz nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie potrafię strzelać rzutów wolnych. Nie, to bramka ze Śląskiem w derbach. No znowu, to był bodajże wygrany mecz. I jeszcze w derbach, no to po prostu podwójnie cieszy. No, zawsze jest strzelców w meczach derbowych się zapamiętuje bardziej. To jest... Sprawia się też podwójną radość kibicom, także to jest super uczucie.